Obczaj moje naklejki zawsze gratem, tylko na sklep.zlomnik.pl. Cześć, tu Złomnik. To jest film o tajemniczej terenówce z dalekiego kraju. Teraz Wam pokażę parę ujęć tego wozu. Zobaczymy, w którym momencie zgadniecie, o jakim samochodzie dzisiaj mówimy. Pewnie wszyscy się już zorientowali, że to jest Ssangyong Korando Family. Oczywiście każdy wie, jak wygląda Ssangyong Korando Family, no to jest wiedza ogólna, prawda? Kiedy się do mnie zgłosił Zbyszek z tym samochodem, powiedział: słuchaj, mam Ssangyonga Korando Family po pełnym remoncie blacharskim, to nie mogłem ukryć ekscytacji. Mówię mu: dobra, róbmy ten film nawet jutro. I nie zawiodłem się. Ten samochód to jest jeden z najciekawszych wozów, jakie w ogóle do tej pory mi się udało zdobyć do moich filmów. I opowiem Wam trochę o zewnętrzu tego auta, opowiem Wam o wnętrzu, przejedziemy się, nie będzie Daug Score, ale będzie trochę o remoncie tego samochodu, o tym, jak on przebiegał i jakie były problemy ze znalezieniem do tego auta części. To jest, powiem Wam, przedziwna hybryda, bo to jest Isuzu Trooper, technicznie rzecz biorąc, z 1986 roku, produkowany na licencji przez Ssangyonga, ale Isuzu nie zapewniało do tego auta silników, więc nawet człowiek ze Ssangyonga, z polskiego oddziału, przyznał się, że do tego auta pakowano to, co akurat było. I to tak się akurat zdarzyło, że w tym samochodzie jest Peugeot 2,5 diesel, wolnosący diesel pod maską. Bardzo dobry silnik, spotykany też w dostawczakach. Wydawałoby się, że no, do takiego silnika to części można kupić właściwie wszędzie. Okazuje się, że nie, bo niby jest podobny, ale w rzeczywistości jest troszeczkę inny, jak to często w takich sytuacjach bywa. Niby podobny jak w jakimś tam LDV czy coś takiego, czy jak w 505, ale na przykład filtr oleju jest z drugiej strony, nie wiadomo dlaczego, i już to powoduje problem z jakimś tam doborem kolejnych części. Zbyszek tutaj to oczywiście ten silnik też wyjmował, remontował, poprawiał. Nie było sposobu dokupić do tego oryginalnego alternatora, więc Zbyszek dokupił alternator z ciężarówki, który ma taką śmieszną cechę, że jak się ten silnik odpali, to ten alternator niewystarczająco dużo daje prądu. Trzeba dopiero dać mu gazu, żeby się trochę alternator rozbujał, rozpędził i wtedy gaśnie kontrolka ładowania. Zapuszczę dla Was teraz ten silnik, żebyście mogli nasycić swoje uszy tym wspaniałym dźwiękiem wolnosącego klekota, tym dźwiękiem, który już wkrótce będzie w ogóle pewnie zabroniony. To jest akurat rok produkcji 96, ale ten samochód debiutował w latach 80. wspólnie z Trooperem, więc widać po nim te lata 80. Widać tę wspaniałą kanciastość tego samochodu, te szyby takie nisko schodzące, wielkie. Przednia szyba jest kompletnie płaska, to jest już zupełnie rzecz niespotykana w nowoczesnych autach. Poza tym, jeżeli chodzi o napęd 4x4, 96 rok, tak? W tamtym okresie weszła Toyota Land Cruiser 90 ze stałym napędem 4x4, było też już Pajero ze stałym napędem na 4 koła. Tutaj mamy napęd tak zwany tradycyjny, to znaczy zanim w środku przełączymy dźwignię na 4x4, musimy wyjść z samochodu i przełączyć tutaj przełącznik na piaście od koła z 2WD na 4WD. Świetne rozwiązanie, na przykład, nie wiem, gonią nas Tuaregowie po pustyni, musimy uciekać i w tym momencie zatrzymujemy się, widzimy przeszkodę terenową, wyskakujemy szybko, przełączamy piasty i dalej uciekamy przed Tuaregami. Świetne rozwiązanie. Jeśli chodzi o remont blacharski, to on przebiegał tak trochę po kubańsku, z powodu totalnego braku części do tego wozu. Kiedy przyszło do naprawy tylnej części auta, to Zbyszek sobie zdał sprawę, że te lampy, które tutaj były, są nie do odtworzenia. Te oryginalne były kompletnie potłuczone, pokruszone, a innych tego samego typu pasujących nie sposób jest kupić. One pochodzą z jakiegoś K-Cara, którego już nikt nie pamięta. Za żadne pieniądze nigdzie się już ich nie kupi. Więc Zbyszek pomyślał sobie tak, no to jest auto terenowe, musi być do pracy, musi jakoś wyglądać. Zróbmy coś w stylu europejskim po prostu z niego. Więc kupił lampy od Fiata Scudo. Zostały one tutaj ładnie wkomponowane. Gdybym tego nie wiedział, to bym pomyślał, że to po prostu jest po jakimś tam liftingu ten Ssangyong Korando, którego ja nawet nie zauważyłem. A tak, no to lampy od Scudo po prostu tutaj się wpasowały, jakby stąd były.
Najzabawniejsza rzecz przy remoncie to była z tarczami hamulcowymi, bo to jest tak. To jest Corando Family, ale zarazem jednocześnie robili model o nazwie Corando, który po prostu był pochodną Jeepa amerykańskiego Toyota, więc jednocześnie były dwie rodziny modeli, rodziny, family, rozumiecie, o tej samej prawie nazwie, więc jak Zbyszek zaczął szukać tarcz hamulcowych, no to oczywiście do Ssangyonga Corando damy radę tarcze hamulcowe, proszę pana, dla pana sprowadzić. Ale nie, 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 bo chodzi o model family. I one nie pasują, tu są inne mocowania, to jest na 6 śrub, jest inny otwór centralny, a nie, to takich nie mamy. O takich nawet nie słyszeliśmy, więc Zbyszek zaczął szukać, kombinować, patrzeć po internecie. Udało mu się znaleźć jedną tarczę hamulcową w Irlandii. No to sobie myśli, to kupię, no to może za jakiś czas mi się uda dobrać drugą. No to nie, jedna była, druga się nigdzie nie pojawiała. W końcu jakiś jego znajomy z Białorusi, który też ma Corando Family, mówi mu tak: słuchaj, ale przecież wszyscy wiedzą, że w Sofii w Bułgarii jest sklep, który sprzedaje części do tego samochodu. No i rzeczywiście, Zbyszek wszedł na internet, wbił tam Sofia sklep, coś tam po bułgarsku i nastąpił bułgarski pościg za tarczami hamulcowymi. Płatność PayPalem, za 4 dni były na miejscu, pasujące i są. Także cenna wiedza, jak ktoś ma Ssangyonga Corando Family, których podobno w Polsce jest 10 sztuk, jak trzeba tarcz hamulcowych, to do Bułgarii. Spójrzcie na tę ciekawostkę. Normalnie auta japońskie terenowe oferowane w Europie miały zawsze drzwi bagażnika otwierane na prawą stronę. Ale to jest auto, które było robione na rynek koreański, gdzie wiadomo, ruch jest prawostronny tak samo jak w Polsce, więc przerobiono go, przerobiono nadwozie i zrobiono drzwi bagażnika otwierane na lewo. Bagażnik jest naprawdę gigantyczny. No tutaj to by dzika zmieścił, oczywiście żywego, żeby na niego nie polować. Pamiętajcie, dziki są dobre, każdy rolnik wam to powie. Co ciekawe, Japończycy, którzy w Europie oferowali swoje terenówki, to się takimi rzeczami w ogóle nie przejmowali. Niech se będą te drzwi tam na prawo, nie ma problemu. A Koreańczyk przerobił, proszę bardzo, jest ładnie, elegancko zrobione wszystko. A dźwięk zamykania tych drzwi jest naprawdę super, posłuchajcie. Dowiedziałem się ostatnio, że to jest strasznie ważne, żeby linia szyb w samochodzie była wysoko, bo wtedy człowiek się czuje taki zabudowany i tak siedzi nisko i tak dalej. No więc nie. Ważne jest, żeby linia szyb w samochodzie była nisko. Dzięki temu jest lepsza widoczność, a widoczność jest ważniejsza niż jakieś odczucia z jazdy samochodem sportowym. I bardzo mi przykro, ale mam rację. W tym samochodzie linia szyb jest idealnie nisko, dokładnie tak jak powinna być. Jeśli mowa o wrażeniach z jazdy, to mam takie przemyślenie co do tego wozu, że ktoś, kto właśnie zrobił prawo jazdy na przykład na Yarisie albo na jakimś tego typu nowoczesnym samochodzie i wsiądzie w ten wóz i dojedzie do pierwszego zakrętu, to się bardzo niemile zdziwi, że to auto nie reaguje tak jak samochód osobowy. Ja akurat jestem do terenówek przyzwyczajony, wiem jak się to kończy, kiedy się za mocno, za ostro wchodzi w zakręt terenówką, ale młodym kierowcom polecam przejażdżkę takim autem jak to, tylko że bardzo powoli. Tutaj jest tak, zakręt, który widzimy przed sobą, wydaje się normalnym zupełnie zakrętem typu łuk drogi. Dojeżdżamy do niego tym autem, skręcamy kierownicą i auto po pierwsze niesamowicie mocno nurkuje, przechyla się na jedną stronę i to jest zupełnie normalne. Tu jest zawieszenie na sprężynach śrubowych z przodu i z tyłu, tutaj nie ma żadnych resorów strasznych, a samochód tak czy inaczej niewiarygodnie wręcz nurkuje, przechyla się. Poza tym potrafi być podsterowny w najbardziej niespodziewanym momencie, to znaczy skręcam, mimo tego, że jest sucha jezdnia, mimo tego, że nie jadę zbyt szybko, auto i tak potrafi polecieć przed siebie na wprost. Ale jak się o tym prowadzeniu pamięta, to w ogóle tym autem się bardzo przyjemnie jeździ. Przede wszystkim jest bardzo elastyczne, na każdym biegu, przy każdej prędkości obrotowej przyspiesza to właściwie tak samo, czyli dosyć dobrze. Można jechać tak 90-100 bez większego bólu, oczywiście głośne jest, no jak każda terenówka, ale nie przesadzajmy. Natomiast widoczność w każdą stronę jest genialna. Na boki, tak jak już mówiłem o tych szybach, świetnie. Do przodu cała maska widoczna, tak powinno być. Biegi wchodzą jak w japońskim wozie, czyli fantastycznie. Tak naprawdę mnie się tym wozem jeździ idealnie. Ja jestem do takich samochodów przyzwyczajony. Jak tutaj wsiadłem, to po sekundzie się czułem jak u siebie w domu. No i przede wszystkim dla mnie ten klekot tego wolnosącego diesla jest takim kojącym dźwiękiem. Jak jego słyszę, to się od razu dobrze czuję. Wiem, że silnik działa, wiem, że się nie zepsuje. On sobie klekocze, ja jestem zadowolony. O, jakie tu widoczki ładne, multicar. A po drugiej stronie Żuk. Jeśli chodzi o wnętrze tego wozu, to ono się niczym jakoś szczególnie nie wyróżnia. No ta deska rozdzielcza jest taka raczej generyczna, to jakiegoś szczególnie designu to nie ma. Ten panel nawiewów jest bardzo podobny jak w większości aut japońskich.
Natomiast ciekawostką jest przełącznik Fuel LH. Prawdopodobnie chodzi o dwa zbiorniki paliwa. Nawet nie wiem, czy w tym samochodzie są dwa zbiorniki paliwa, ale się tego od Zbyszka dowiem. Natomiast no, tutaj Zbyszek dołożył parę rzeczy od siebie. Jest kamera cofania, jest ciekawie rozwiązany przełącznik świec żarowych, bo normalnie jest automatyczny, programuje się sam i tam kilka sekund podgrzewa, ale w zimie, jak potrzeba podgrzać dłużej, to można jeszcze dodatkowo nacisnąć na guzik i wtedy się świece podgrzeją i mimo 24-stopniowego mrozu diesel odpali. Siedzi się tu wygodnie, z tyłu nie ma tego tunelu drażniącego. W sumie nie jest źle. A, przednie fotele są z Rexona, bo były oryginalne fotele w tym samochodzie, które się rozkładały i można było zrobić sobie z nich łóżko, ale były tak potwornie niewygodne poza tym, że Zbyszek powiedział, no łóżko łóżkiem, ale kręgosłup też jest ważny i dlatego fotele wywalił i dał Rexonowe. Jeżdżenie tym wozem we współczesnym ruchu jest idealnie wkurzające dla innych użytkowników drogi. Ja tym autem jadę 50 na godzinę, przepisowo, prawym pasem. Wszyscy się wściekają, każdy mnie objeżdża, wyprzedza jak tylko może. Ulubiony manewr pań w szybkich, nowoczesnych autach to jest zajechać mi drogę i skręcić w prawo tuż przede mną. Żeby trochę podnieść walory praktyczne tych moich filmów, to stwierdziłem, że do każdego auta będę dokładał po 3 pozytywy i 3 negatywy. No i tutaj tak, 3 pozytywy tego Ssangyonga to jest przede wszystkim wygodne wnętrze, świetny ten silnik Peugeota i dobre zdolności terenowe. Natomiast negatywne cechy to są te dołączane piasty z przodu. To jest fatalne prowadzenie w zakrętach i to jest totalny brak części. Natomiast tak czy inaczej, gratuluję Zbyszkowi, że zamiast kupić kolejnego Patrola GR-a czy Defendera, zdecydował się na remont Ssangyonga Corando Family. Całkowicie to popieram, tak trzeba żyć. Ze smutkiem oddaję ten samochód, bardzo go polubiłem. To jest fajna, klasyczna, ramowa terenówka, taka jak powinna być. Ale się nie martwię, bo już niedługo kolejne graty na mnie czekają. Także oglądajcie mój kanał. Zawsze gratem, Zbigniew Łomnik. Do widzenia.